Konsekwencje. Wszędzie dali się aresztować szybko, czy w Ursusie, później z nimi siedziałem na służebcu, czy w FSO, czy gdziekolwiek, nie? My postawiliśmy prawie, że taki, jak to ja mówię, półzbrojny opór, z czego ja później tam chyba pół miesiąca, czy tam więcej się leczyłem. I suma summarum. Po tym strajku były takie sugestie, żeby się spotkać z Wałęsą. No to ja mówię, bo on już wyczuł, że tutaj coś nie jest tak do końca i to nie było, jak nad tym panuje. Więc napisałem w imieniu Huty Warszawa list taki do Wałęsy. I podpisali się oczywiście ci jawni tacy reprezentanci, bo wtedy już takie coś powołałem. No i pojechałem sobie z Sewerynem i Krzyśkiem Wolfem na Polanki chyba 5 to było, jeszcze w tym starym takim domku. Rozmawiamy sobie z Wałęsą. Wałęsa do Seweryna mówi, ty to w ogóle milcz. Bo Wałęsa miał taką alergię na Seweryna, bo jak to były ostatnie przed stanem wojennym spotkanie w Radomiu, to Seweryn, mimo że człowiek pobożny, powiedział mu, jeżeli cofniesz się o krok, to cię poderżnę. I od tej pory Lech Wałęsa go nie lubił. Tak. No Krzysiek był młodszy ode mnie 7 lat, czyli się nie odzywał. No a ja tam sobie, jak to teraz widzicie, słowo, chociaż jestem taki mało wykształcony, dobrze mi płynie, więc wyłożyłem mu to pismo i zapytałem konkretnie, po której stronie stoi. On po połowie pisma prawie że doskoczył do sufitu. Mówi, o nie, tak nie będziemy rozmawiali. Idziemy na zewnątrz. I tak sobie pokazał. Aha. Czyli jeżeli innych przyjmował, a nie ostrzegał ich, tak, to znaczy, że jakby współpracował z tymi, którzy nagrywają. No wziął finkę, taką sobie wsadził za pasek, wyszliśmy do tego jego jabłonek, tam gdzie teraz ta nowa willa stoi. I mówię, a o co ci chodzi? Ja mówię, o Polskę, no bo inaczej to o czym tu rozmawiamy? Mówi, jesteście orłami z Warszawy, chcecie być ze mną czy nie? Ja mówię, dobra, ale z kim ty jesteś? A on tak do mnie. I to teraz są jego słowa. No i co z tego, że wiecie, kim jestem? No i co z tego? A wyrwijcie mi fotel spod dupy. Nie, nie dacie rady. A ja tak i was nie ma. I tak zrobię. Znaczy ja tylko chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli to publicznie pan mówi, to jeżeli pan mówi, że ktoś z Kiszczakiem razem gasił strajki w 88 roku oraz, że poza strajkiem, który w maju na przykład stalowa wola, no dobrze, oraz, że pan zorganizował jeden, jedyny strajk w 88 roku, który nie był manipulowany przez SB, to ja proponuję, żeby pan się zastanowił, co pan mówi, bo takie rzeczy trzeba udowodnić i nie można publicznie strzelać w ten sposób. Wydaje mi się, albo trzeba to udowodnić po prostu, no. Inteligenci mówią ad rem, tak? To proszę mi powiedzieć, którzy ludzie w całej Polsce, którzy, z jakiego zakładu, kiedy się zaczęły rozmowy okrągłego stołu, siedzieli w więzieniu. Było trzech ludzi na całym terytorium Polski, było trzech ludzi z jednego zakładu, którzy byli z tych strajków wyjęci. Proszę powiedzieć mi, którzy. To już mówię, bo pan nie wie. To był Seweryn Jaworski, Krzysztof Wolf i Edward Mizikowski. Wszyscy inni byli wypuszczeni, dopuszczeni do okrągłego stołu, do Sejmu i tak dalej. A nas do dzisiaj mordują, katują, niszczą, oczerniają, opluwają. Do dzisiaj. Znaczy, ja tylko powiem, że wie pan, ja też organizowałem strajki 88 roku i ja nie twierdzę, że SB nie miało w tym udziału, ale trzeba ważyć słowa, dlatego że rzeczywistość, prawda nigdy nie leży po środku, ale rzeczywistość to nie jest ani czarna, ani biała. I wydaje mi się, że pana... Nie, ale no, bardzo przepraszam, że odbiegłem od tematu, ale pan mówi dosyć poważne rzeczy publicznie i strzela z biodra z pistoletu. Mi się wydaje, że trzeba ważyć słowa. No tak, to tylko tyle. Tym bardziej, że to też jest część mojej biografii i ja nie mówię tylko na podstawie dokumentów, ale również tego, co bardzo dobrze pamiętam. To, co teraz tu powiedziałem, opisałem w artykułach, w wierszach, podpisałem się. Nikt mi nie założył sprawy, natomiast spotkali mnie nieznani sprawcy. Zamordowano mi 6 kolegów, w tym Andrzeja Stankiewicza, Andrzeja Krzepkowskiego, Krzysia Zozunia, a mnie no niszczą jak mogą. A ja piszę wiersze i was tu odwiedzam i życzę wszystkiego najlepszego. Polska zwycięży. Bardzo dziękuję. W ogóle to była ciekawa moim zdaniem relacja historyczna. To właśnie i ciekawa wymiana zdań. Ale zgadzam się, tak. No to gwoli ścisłości historycznej dodam, że górnicy ze śląskiej kopalni wówczas byli jeszcze cały czas karnie w wojsku powołani po strajkach sierpniowych 88.
roku. Ale radziłbym na Śląsku takiej tezy nie stawiać, bo może być to bardzo ryzykowne. Bardzo dziękuję tym wytrwałym, którzy zostali. Została garstka, ale rozumiem, że inni musieli być wcześniej, a inni po prostu być może nie wytrzymali tego gorącej dyskusji. Ja osobiście bardzo dziękuję przede wszystkim prelegentom. Złodziei i bywało, dzieci zdrowo rosły.